Miałem taką babcię, kiedy byłem dzieckiem, przyszywaną babcię, która, gdy ją odwiedzałem, mówiła: otwieraj kieszeń, i wsypywała tam cukierki. I to tak wsypywała, że ta kieszeń była pełna, aż się przelewały te łakocie, które tam od niej dostawałem. Dzisiaj ten obraz się pojawia w Ewangelii, żeby z wielką hojnością wsypywać w zanadrza innych ludzi, w ich potrzebę miłosierdzia, naszą wielkoduszność, nasze zrozumienie, wycofanie tych potępiających ocen. I ta postawa takiej właśnie hojności w miłosierdziu jest naśladowaniem Boga.